Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Cyberpunka. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy spore przygotowania pod misję finałową, no i czas najwyższy, a w końcu tą misję dzisiaj rozegrać. Zostawiajcie koniecznie łapki w górę, jeśli wam się seria z Cyberpunka podobała, no a ja tymczasem udaję się, moi drodzy, do Panam. To z nią mieliśmy się spotkać, jeśli będziemy już gotowi. Przyjemnie tutaj. Może zapytajmy, o czym myśli. O czym myślisz? O niczym. Zresztą, nie wiem. Zeszłej nocy nie zmrużyłam oka ze stresu. Dzisiaj pewnie też nie zasnę. Czym się denerwujesz? Czekaj, niech pomyślę. Jutro mam poprowadzić swój klan na misję samobójczą. Żeby było śmieszniej, Sol nagle zaczął się ze mną zgadzać prawie we wszystkim. I sama już, kurwa, nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ludzie też są nieufni. Przecież widzę. Ale i tak są przekonani, że jak coś się spierdoli, to ja dam radę. Bo kto jak nie ja? No właśnie, Panam, kto jak nie ty? No właśnie, kto jak nie ty? I o to chodzi. Zrozum, to nie powinnam być ja. Tylko Sol? Tyle, że on oczywiście podjął wszystkie możliwe złe decyzje, żeby być trochę bardziej jak ja. A ja? Naprawdę się boję, że jutro się coś spierdoli, że wszyscy... Będziesz z nami. Nic złego tutaj się nie może wydarzyć. Bądźmy dobrej myśli. Będziesz tam jutro ze mną. Cokolwiek się wydarzy, poradzimy sobie razem. Nie wiem, jak bym sobie poradziła bez ciebie. Tak samo dobrze. Co ty tam wiesz? Ty się nie boisz śmierci? Każdy się boi, ale staramy się o tym nie myśleć, co? Staram się o tym nie myśleć. Ja też się staram. Ale zwykle mi cholera nie wychodzi. Mógłbym tak tu z tobą siedzieć całą wieczność. Podoba mi się ta myśl. Potrzebowałam tego. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Dobra, wystarczy, bo nam tyłki przemarzną. Sol już jest, chodźmy. Może ma dla nas coś nowego. No i jak zwykle nie dała nam pospać. Mam nadzieję, że nie będzie miało to złego wpływu na dalsze losy tej misji. Nie no, jesteśmy wypoczęci, pełni sił. Już tutaj naprawdę nie mogę się tej misji doczekać. Jednocześnie jest taki lekki stresik, bo nie wiem, czego się spodziewać kompletnie, ale z drugiej strony no chcę się w końcu pobawić, postrzelać sobie. Ale taki widok nigdy mi się nie znudzi. Nie każmy im czekać. No, już tutaj wszyscy dawno stali. My chyba na samym końcu. Mówię, że nie dała nam pospać. A to wszyscy już dawno zwarci i gotowi. Dla niektórych to pierwsza taka akcja. Pewnie Mitch ogarnął wszystko. Czujesz to? Napięcie. Czyli już zdali sobie sprawę, na co się porywamy. O, Yezi. Sol, pogadajmy z nim. Właśnie wróciliśmy ze zwiadu. Sam zobacz. Spałeś w ogóle? Z wiekiem człowiek potrzebuje coraz mniej snu. Poza tym i tak bym nie zmrużył oka przed akcją. Ale ten materiał jest niezły. Przyda się nam. Zerknij. Dobra. Ale ktoś tam z tyłu piłuje konkretnie samochód. Już się chyba nie mogą tak doczekać finału jak i my. Plan jest prosty. Mamy dwa cele. Dostać się do Arasaka Tower i umożliwić V wejście do Mikoshi. To po pierwsze. Po drugie, korzystając z zamieszania, musimy zgarnąć stamtąd jak najwięcej sprzętu. Takie fanty rozwiążą nasze problemy z kasą. Do Mikoshi możemy się dostać tylko robiąc podkop do podziemi Arasaka Tower. Co oznacza, że musimy wbić się na plac budowy tunelu Maglewa i ukraść system Serknight Corpu. Z pomocą drona namierzyłem kilka newralgicznych punktów.
To jest dolina, którą dostaniemy się na miejsce. Wątpię, żeby spodziewali się ataku na plac budowy. Ale i tak musimy być szybcy. No wiem. Trzeba zdjąć ochronę, zanim zawiadomią swoich. A jak nie będziemy dość szybcy? Do tego przyda się Bob i jego zagłuszacz. Trzeba będzie go odpalić w okolicy anteny komunikacyjnej. Ale nie oszukujmy się. To ich nie powstrzyma na długo. Miejmy nadzieję, że na tyle, ile potrzeba. Mają jakieś drony, systemy wczesnego ostrzegania, te sprawy? Nie jest to Fort Knox, ale Night Corp korzysta z usług Militechu, więc nigdy nic nie wiadomo. Na pewno patrolują okolice. Zresztą, w razie czego my też mamy drony. Teddy będzie czuwał, żeby nas ostrzec na czas. Kurczę, muszę przyznać, że ten obszar jest naprawdę przeogromny, zwróćcie uwagę. Ale też jednocześnie będą, mam nadzieję, dosyć mocno rozproszeni, co będziemy tutaj mogli zdecydowanie wykorzystać. Sporo różnego rodzaju dronów lata, ale jakby nie patrzeć, rywali tutaj zbyt wielu nie widać. Plac budowy jest ogrodzony. Wyrzutnia pancerki da sobie radę z tą bramą? Z palcem w dupie. Okej, na razie spoko. Co dalej? Gdy dostaniecie się do środka, namierzycie system SERG, a potem nakłonicie go do współpracy. Od tego mamy Karol i Mitcha. Uruchamiacie maszynę, przebijacie się i droga do podziemi Arasaka Tower staje przed nami otworem. Stamtąd Vi, Panam i ja dostaniemy się na poziom laboratoriów i poszukamy dostępu do Migoshi. A co z czasem przekopu? Możemy się wtedy spodziewać jakichś niespodzianek? Jeśli wszystko pójdzie tak, jak ustaliliśmy, nikt nie powinien się zorientować, gdzie jesteśmy i co planujemy. Jak chcesz jeszcze rozejrzeć, to śmiało. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie no, wszystko jak widzicie jest już tutaj przeze mnie obejrzane, tak więc rozłączmy się i wystarczy. Wkraczajmy do akcji. No, i to by było na tyle. Wszystko okej? Jeszcze zadam jedno pytanie, może i głupie, ale jak wrócimy stamtąd? Jak stamtąd wrócimy? Tą samą drogą. Szybkie wejście, szybkie wyjście. Nasi ludzie spróbują zabezpieczyć trasę na zewnątrz. Dobra, Vi. Jesteś gotowy? Gotowy. Wszyscy wszystko wiedzą? To jedziemy. Oj, my to chyba bardziej lecimy, jakby nie patrzeć, ale no nie ukrywam, jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Tym bardziej, że trenowaliśmy sobie w poprzednim odcinku tą ulepszoną, najnowszą wersję tego statku. No to jedziemy. Aldecaldos w konwoju. Piękny widok. Przestrzeń pustyni usuwa w cień jedynie przestrzeń kosmosu. I jedź za mną. Ale zwróćcie uwagę, ile tutaj się pojawia kurzu. Jest to taka troszeczkę zasłona dymna, jakby nie patrzeć. Dobra, wszyscy mnie słyszą? Ustawiłem nam wspólny kanał. Na żywo z Badlandów, specjalnie dla was nadaję. Teddy. Dobra, już jestem cicho. Odpaliłeś tego drona? Krajbucze. W ogóle zwróćcie uwagę, jaka tam burza piaskowa. Nic kompletnie nie widać. Uwaga! Wkraczacie na teren prywatny chroniony przez Militech. Zawróćcie natychmiast! Powtarzam, zawróćcie natychmiast! Oj, koleżanko, nie ma takiej opcji już niestety. Nie ma takiej opcji, za późno. Ja już rozpędzony tu jestem. Nie no, wszystko pod kontrolą, pana, spokojnie. By nie patrzeć, mimo swojego wieku jeszcze refleks w miarę mam. Gorzej z aimem, ale nadrabiam innymi rzeczami. Bob, teraz wy. Pamiętasz o nadajniku? Tak, bierzemy się za to. Panam, sprawdziłaś, czy wszystkie systemy są na chodzie? Sprawdzam. Wtrysknij drogę i działko też na zielone. Wszystko w porządku. No to spoko. Da się to naprawić? Da już? Kurwa! Coś się zjebało, padła cała elektronika!
próbuję to ogarnąć, ale Vi, musisz wyjść i zdjąć z nas te drony. Okej, biorę drony na siebie. Ty zajmij się pancerem. Nie, nie, nie! Mam ogień w kokpicie, pierdolone spięcie! Panujesz to? Jakby co, spierdalaj stamtąd. Ludzie, kurwa, gdzie wy jesteście? Wskarczę przy tym nadajniku, co jest? Dobra, na szczęście te drony nie są jakieś mocarne. Możemy je na strzała rozwalić. Panam, jak to wygląda? Ile jeszcze? Wida, ogień opanowany. Robię obejście do awaryjnego zasilania. Część systemów przejdzie na analogowe, ale powinno pomóc. Sol, już wiedzą, że wpadliśmy w gości. Puścili na nas drony. Bobby, potrzebujemy jeszcze czasu. Poradzisz sobie? A mam inne wyjście? Tam jakiś mech w ogóle. No się nie przejmujcie. Bra. Kurde. Lecą do nas. Raczej leciały, moi drodzy. Już po dobra, nich. Mówi. Pancer na chodzie. Jedziemy do ciebie, wytrzymaj tam. No nareszcie, bo smutno mi tu będzie. Jeszcze jeden skurwiel mnie namierza, ale zaraz go... Bobby! Ja pierdolę. Bobby! Bobby, słyszysz nas? Powinniśmy nie chyba... Nie możemy się teraz zatrzymywać. Kurwa! Vi, pancer nie wytrzyma już długo. Systemy mogą paść w każdej chwili. Ale musimy dojechać na miejsce w jednym kawałku. Potem będę improwizować. Poradzimy sobie, trzymaj się. Trzeba będzie oczyścić drogę z kolei. Przebić się przez pomoc. Wow, jaki tutaj mamy atak! Damy radę. Mitch chyba przez noc tutaj nie próżnował. Czekajcie, jeszcze raz. Patrzcie, co tu się wyprawia. O kurde. Grubo, zdecydowanie grubo. Tutaj jeszcze wieżyczki mamy jakieś, czekajcie. Może atak z powietrza? Co tu się wyprawia? Nie no tak, to ja się, moi drodzy, mogę z nimi zdecydowanie bawić. Dobrze. Wbijaj przez bramę. No to było grube, muszę przyznać. Weszliśmy! Proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu. Vi, pancer zdycha. Tak jak myślałam, siada napęd, balistyka, głowice, wszystko po kolei. Jesteś w stanie coś z tym zrobić? Spróbuję. Albo dam radę, albo ten złom całkiem padnie. Wyskakuj stąd! Pomóż naszym! Dobra, osłonię, wychodzimy. Cię, tylko się pośpiesz. Panam. W ogóle, moi drodzy, ja na sam początek sobie muszę ekwipunek zmienić. Niestety, ale przed wykonaniem tej misji nie mogłem tego w ogóle zrobić. Nie wiem dlaczego, ale na szczęście teraz jest taka możliwość i możemy sobie, myślę, że z takim ekwipunkiem zdecydowanie atakować rywali. Dobra, do dzieła, moi drodzy. Do dzieła. Sami się proszę. Żeby... Jedziemy dalej. Już blisko. Dostałem! Dostałem! A, tam jeszcze ktoś jest, tak patrzę, co oni robią. Dobra, dajcie mi go. Troszeczkę tak niefortunnie nam się zasłonił. Dobra. Tam na górze jeszcze jeden. Pięknie powalony. W porządku? Cali zrobi. Dobra, teraz nasza kolej. Przepilnuj ich, Vi, okej? Jasne. Na górze powinna być stacja obsługi. Tam się podłączymy zdalnie. Powiem wam, że tą bronią, którą aktualnie mam, jeszcze nie miałem okazji się pobawić. Zaraz sobie ją sprawdzimy w praktyce, mam nadzieję. Chociaż wolałbym osobiście, żeby tutaj już... Widzę konsoletę. To my się podpinamy. Co za było czysto i bezpiecznie. Vi, to nie jest stacja kosmiczna, tylko duża wiertarka. Luz, Karol w to wejdzie jak w masło. Okej, uruchamiamy wiertło i przebijamy się pod Arasaka Tower. To chwilę zajmie.
Wi, osłaniaj nas jakby co. Dobra. Mamy towarzystwo. Cholera, sporo ich. A, jadą tam, dobra. Czekajcie. Dobra, idę. Spokojnie. Wygląda na to, że ma ustawiony kierunek odwiertu na automacie. I jak go namówisz, żeby skręcił? Będę bardzo przekonujący. Ty weź odepnij autopilota i uruchom awaryjny ręczny. Jest. Zabić go! Rzućmy im tam granaty. Uwaga, idą z prawej. Mit, ile macie? 11%. Chyba nie da się tego przyspieszyć. Raz. Nie da. Dobra, dobijmy ich, może od tyłu. Sprawdźmy, jak ta broń działa. Ach, o kurde! Ale to ma obrażenia. Patrzcie to! Co tu się wyprawia? O kurde! Kolega z powietrza mnie zaatakował! Taki padają! Dobra, zobaczmy gdzie tutaj. A, zawiesili się chyba. Czekajcie, rzućmy im granaty, żeby te auta w ogóle wybuchły. Pięknie, porobieni. Nie zdążyli nawet wjechać. Standardowa ochrona korporacyjna. Pora się. Zbliżają się od strony drogi, śledzę ich stronę. Apałka! Leci na nas pierdolona apałka! Uwaga, będzie gorąco. Zaraz będą lądować. O, fuck, najgorzej! O Boże! Co teraz? Jak to co? Kończmy! Co dalej? Chcecie, rzućmy im tam granaty! Kurwa, mać długo jeszcze? No tak! Jeszcze nie na wodę! Mamy prawie 60%! Kurde, ale porobieni, nie wierzę w to! Chyba tam jeszcze ktoś nam został! Czekajcie, wejdziemy do nich i sprawdzimy to. Już mamy informację, że mamy jeszcze kilku... A dobra, dojeżdżają dopiero. Znowu zrobimy to samo. Kontrolować ten pasek zdrowia. Ale tylko jeszcze jeden nam został. Z tego co widzę po celu. Nie wiem gdzie. Trzeba być ostrożnym. A mech! O kurde! Najgorzej! Czekajcie na mecha, to spróbujemy użyć tutaj. Snajpy, kurde, nie wiem czy... Ja w ogóle go... Dotknąłem. Próbuję mu tutaj trafić, wiecie, w jego działko, ale na nic się to zdaje. Lekko teraz oberwał, ale kurde, jakby nic mu tutaj to nie robiło. Dobra, rzućmy tam jeszcze grana. Czekajcie sobie, troszkę tutaj zdrowia dodamy. A ci też nie wiem, czemu tak stoją, jakby byli zbagowani. Nie, to nie jest dobra opcja. Jemu zdecydowanie muszę tutaj trafiać. Te działka jego. Oberwał? Tak, oberwał! Kurde, nie ma już jednego! Dobra, czyli to jest na niego dobry sposób. Szkoda, że jako jedyny, słuchajcie, z nim walczę, bo reszta jakby się tutaj nam zawiesiła.
Dobra. Nie wierzę, ale chyba się udało. Kochana kupa złomu. Systemy wstają, wciąż jesteśmy w grze. Wskakuj, Vic. Dobra, wbijamy. W nim czuję się zdecydowanie bezpieczniej, chociaż w miarę dobrze poszło, nie? Pilnujemy Mitcha i Carol i zabieramy się za tę śluzę. Musiałem niestety z mechem walczyć sam, ale... Nie narzekam, nie narzekam. Musimy przechwycić złom Militechu, zanim dotrą do naszych. O, teraz się udało. Mamy dodatkowe towarzystwo. I co wy na to, chujki? Słuchajcie, trafiliśmy na lody Lightcorpu. Karol nie rozpruła. Powoli, ale idzie to do przodu. Jak u was? Śląska jest zbytnie osadzona i zabezpieczona. Militech rzucił do nas kolejne żony żelazka. Potrzebujemy czasu. My się nic nie nudzimy. Kupimy wam tyle czasu, ile się da. Trzymajcie się tam. Głowy. Ja pierdolę, naprawdę może nam się udać! Kurdole, tylko jest tutaj, nie? Ciężko skupić wzrok na czymś konkretnie. Ostro zatrzęsło, ale jest dobrze. Jeszcze jeden jakiś, a tutaj coś widzę. Ja pierdolę. Załatwiliśmy ich. Sol, Mitch, wracamy do was. Dobra robota, ale my tu mamy mały problem. Dobra, na pełnej, moi drodzy. Na pełnej! Tak. Karol, przypilnujesz tu z Cassidy naszych spraw. Jasne. Mitch, jedziesz z nami. Okej. No to już, nie ma na co czekać. Dobra, ustawię autopilota i rozłożę na chwilę. Okej. Wszystko dobrze? Coś milczący jesteś. Bo nic nie widzę. Serio, Bob i Teddy nie żyją, ale się skupiłem tak na walce, że szczerze powiedziawszy nawet nie zwróciłem uwagi. Bob i Teddy nie żyją. To moja wina. Bob i Teddy, oni znali ryzykowi. Wszyscy je znają. Ja też. A gdybyś wiedziała wcześniej, jak to się potoczy? Zrobiłabym to samo. Dla każdego z tego klanu. Sol mi powiedział, że ktoś od ciebie pomoże nam w środku. Ktoś z zewnątrz. Alt. Kto to? No, właściwie to zabawna historia. Alt to była Johnego. Jaja sobie robisz. Poważnie. Ale nikt inny tak dobrze jak ona nie porusza się w sieci. Otworzy nam przejście do Mikoshi. Johnny, Alt... Widzę, że wszystko zostaje w rodzinie. Ufasz jej? Tak, pomoże nam. A co, martwisz się czymś? Jedno wiem na pewno. Ufam tobie. A to oznacza, że wierzę, że nie ładujemy się właśnie w jakieś gówno. Uda się. Za daleko zabrnęliśmy. Musi się udać. I co teraz? Niestety nic nie widać, co tutaj się dzieje w naszej okolicy. Z panem też już nie możemy pogadać. Oj, jesteśmy na silniki miejscu. Się wyłączyły. Daleko stąd do Arasaka Tower? Wydaje mi się, że jeszcze tylko tak. Vi? Sol. Rzeczy bardzo rzadko idą zgodnie z planem. Nie wiemy, co nas czeka w środku. Potrzebujemy cię. Chłopaki, co jest? W tym momencie oni potrzebują. Karol, Kas i reszta naszych. Militech się naprawdę wkurwił, odcięli ich. Nie wytrzymają długo na tym placu. Ja pierdolę. Biorę pancerkę i wracam. Pomogę im. Oszalałeś? Nie ma mowy. Nie obsłużysz pancera w pojedynkę, wysmaży ci ten zakuty łeb. A masz inny pomysł? To nasi pana. Nie zostawię ich. Sol, ty się na to zgadzasz? Vi! Przemów temu debilowi do rozsądku! Mitch ma rację, panam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mitch ma rację. My mamy jeszcze szansę w trójkę. Tamci bez niego żadnych. Jesteś pewien?
Sol, to jest kurwa samobójstwo! Uważajcie na siebie. Zabiją cię! Widzimy się wkrótce. Trzymaj się, Mitch. Powodzenia ci życzę. Karol! Dasz radę sobie. Wytrzymajcie jeszcze trochę! Wisicie mi piwo po tej akcji! Oni... To nie może pójść na marne. Wchodźcie na górę, sprawdźcie, co tam się skrzaniło. Jak już ruszycie, pojadę za wami, zabezpieczę tyły. Chodź, Will. Mitch? Wciąż cały i zdrowy. Uważaj na siebie, proszę. Nic mi nie będzie. Postarajcie się dotrzeć do tego Mikoshi w jednym kawałku. Okej, zaczyna się. Mitch bez odbioru. Niech już nic więcej się nie spierdoli, błagam. No takie życie jest, niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Te plany zazwyczaj są takie idealne, nie? A życie takie nie jest, niestety. Wpinaj się i ruszamy. Wygląda na to, że silnik się przegrzał, jak wiertło przyjebało w zbrojoną ścianę. Uwaga, chwila prawdy. Dobra, włączył się tryb ręczny. Kurde, szafki wariują. Wszystko w porządku? Panam, odezwij się! Nie. Panam! Jestem. Trochę mnie tylko pobijało, ale przeżyję. Panam, przez moment myślałem, że... Nic się nie martw. Jest okej. Sol? W tunelu na razie czysto. Co z Mitchem? Odzywał się? Nie. Wiedziałam. To może być problem z łącznością. Mhm. Dobra. Idziemy. Dokończmy to. Mamy poszukać włazu, ale jakieś takie mam dziwne przeczucie, że będą, no właśnie, tutaj rywale. Dobra, wpierdzielamy im tam granaty na szybko i na grubo. No. Takie akcje mi się podobają. Chociaż jak tak dalej będziemy, moi drodzy, robili, to niestety, ale zaraz się tych granatów pozbędziemy. Ja, kurwa, ja zaraz... Co się dzieje? Uważaj, się potkniesz i sobie krzywdę zrobisz. Na górę. Nie wytrzymał. W sumie to niesamowite, że jesteśmy w miejscu, które kiedyś było po prostu wielkim lejem. Myślisz, że to wszystko tutaj jest wciąż napromieniowane? Nie wiem. Zajebiście. Tam coś jest. Tylko najpierw obstawa. Jakaś serwerownia, nie? Nie podoba mi się to. Pozbądź się strażników. Najlepiej po cichu. Coś poważnego. Brzmi poważnie. Posiedzimy do wieczora jak nic. Często tu tak jest? Bardzo rzadko. I to mi się właśnie nie podoba. No kurde. Najgorzej. To by było na tyle.
Co dalej? Poczekaj, aż nomadzi się przegrupują. Otrzymano nowy przedmiot. Tutaj coś jeszcze mamy. Szybko i po cichu. Mają tam cały oddział. Chyba ochrona transportu. Okej. Sytuacja trochę się komplikuje. System musiał wykryć drgania pod budynkiem, gdy się przebijaliśmy. Włączył podwyższony stan gotowości. A to oznacza automatyczne odcięcie przejść. Siedzimy tu jak w klatce. A gdzie w ogóle jesteśmy? Gdzie w ogóle jesteśmy? Poziom przemysłowy. Nie wyjdziemy stąd bez zdjęcia zabezpieczeń. No daleko mamy? Daleko stąd do Mikoshi? Nie. Laboratorium jest w sąsiednim sektorze. Ale musimy się tam najpierw dostać. A jakiś punkt dostępu? Musimy się tam dostać jak najszybciej. Właśnie szukam, sekunda. Dobra, jest. Nie tak daleko stąd, tam się podepniesz. Okej. Byle mieli gniazdo na drzazgo od Alt. Wysyłam wam namiar, ale najpierw musimy wyłączyć tę pieprzoną kwarantannę. Tylko po cichutku. Nikt nie musi wiedzieć, że wpadliśmy pod odwiedziny. Wszyscy pracownicy powinni zostać na swoich miejscach aż do wyłączenia blokady. Dobra. Wchodzimy, słuchajcie, w stan skupienia. Na paluszka. Robi się tu gorąco. Wi! Oczywiście do czasu, aż czegoś nie zepsuje. Wtedy wchodzimy już na grubo. Czekajcie, możemy sobie zhakować. Zgniesz w naszym więzieniu. Znaleźli. Nikt nas nie znalazł jeszcze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Może muzyka głośno bardzo gra. Dobra, jestem na miejscu. Alt? Podłączyliśmy drzazgę. Tak. Ile czasu potrzebujesz, żeby... Co ona tam robi? Czyli możemy iść dalej? Do Mikoshi? Droga jest otwarta. Co tu się wydarzyło przed momentem? Beze mnie? Wszyscy cali? Póki co. Gotowi? Ja tak. Ja też. Idziemy. Ten mech jest aktywny, czy mi się wydaje? Nie, na szczęście nie. Oh, fuck. Coś tu się stało. Uciekajcie! Osłaniam was! Co tu się dzieje? Czy to jest to, o czym nam mówiła Alt? Strażnik próbował ich ewakuować. To cywile. Nie musieli ginąć. Kurde. Tego się nie spodziewałem. To chyba tutaj. Dotarliśmy. Od Mikoshi dzieli cię już tylko kilka kroków. Wygląda na to, że dostaniesz swoją szansę. Będziemy z tobą do samego końca. Ale Dekaltos zawsze dotrzymuje słowa. Podejrzanie mi to wygląda. Bardzo podejrzanie. Dasz radę. O fuck, co to było? Sol. To jest Adam Smasher? Oh, fuck!
odpierdzielił teraz! O ty gnoju! Ale dostaniesz ode mnie teraz! Cholera! Pomóż mi! Dobra, regeneracja. Wydaje mi się, że pana jest nieśmiertelna, więc możemy tutaj sobie rzucać nawet jak jest w naszym pobliżu. Już nie mogę go lekceważyć zdecydowanie, ale zabiję go z chęcią. Chyba nie ma jednej ręki. Smashera trzeba dopaść zdecydowanie. Wiecie, schowamy się tutaj może na moment. Regeneracja. Skubaniec, widzicie się tutaj przed nami chowa. Rzuci mu tam kilka niespodzianek. I on jest tutaj, dobra? Chyba nie po nim, zdecydowanie. Kurde, wysyła całą armię na nas. Nie podoba mi się to zdecydowanie. O kurde, jeszcze mech tutaj jakiś jest, ja pierdzielę. Co tu się wyprawia? Dobra, spróbujemy teraz tej broni. Ona jest mała, ale ma naprawdę spore możliwości. Czekajcie, nie widzę go w ogóle. Czekajcie, podejdźmy troszeczkę bliżej. Wydaje mi się, że tutaj musimy w tego ramię strzelać, ale tylko się takie wydaje łatwe. Nie wiesz, tutaj się wyprawia. Jest uzbrojony! Dobra, oberwał. Zobaczcie, ile obrywają normalni rywale. Nie no, bez szans, słuchajcie. Chyba jednak ze snajpy musimy nawalać. Tutaj nic nie widzę, nie? Serio, nic nie widzę. Co tu się wyprawia? 35%. Się tak nam tutaj kryje. Cholera, ciężko w niego w ogóle przycelować. Moja najlepsza broń tutaj jest mało zdatna niestety na niego.
pierdziele. Nie, to nic nie podziała. Dobra. Dobra, moi drodzy. Jak już jest na dole. Dobijamy go. A leży? Leży. Dobijmy go. Jesteś nasz, gnoju. Już ledwo zipie. Dobra. 0% ma już HP. Patrzcie. Jest nasz. Kurde. Najgorzej jakby gdzieś tam, wiecie, u góry, nie? Ciężko było mi tutaj go dorwać, bo większość broni mam na bliski dystans, a snajpera też nie jest jakaś mega mocna. Ale nienawidzę cię za to, co zrobiłeś. Adam Smasher. Pamiętam cię. Obiecałeś kiedyś, że zabijesz Silverhanda. Zdradzę ci sekret. Johnny jest tu dzisiaj z nami. Milczy, ale czuję go pod skórą. Co ty, kurwa, pieprzysz? Ostatecznie to Silverhand dopadł ciebie. Możemy go dobić. Możemy wyciągnąć broń. I go załatwić w ten sposób. Oj, satysfakcja była olbrzymia, ale jest mi też niesamowicie przykro, że zabił naszego kumpla. Niestety, panam. Byliśmy na to poniekąd gotowi. Nie wyglądasz dobrze. Wytrzymam. Jeszcze kawałek, jak widzicie. Punkt dostępu znajduje się przed tobą. Wepnij się do niego i odszukaj mnie po drugiej stronie. Oprzyj się na mnie. Poradzę sobie. Jeszcze kawałek, dajesz wi.
gdzie my jesteśmy. Jedziemy na dach. Czyli to jest to miejsce i ten dach, który nam pokazywała Misty? Jest i ten kot, którego widzieliśmy w misji z Takemurą. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Arasaka wypaliła cię z Killerem? Jak to możliwe? Przecież byłeś martwy. Jackie! Teraz posypią się zlecenia. Czuję to, Mano. Gdzie my jesteśmy? To sen? Chodźmy więc ty i ja przed siebie. W ten wieczór rozciągnięty bezwładnie na niebie. Jak pacjent pod eterem na stole. Chodźmy przez te uliczki na wpół wyludnione. Zapewniające mrukliwą osłonę. Bezsennym nocom w hotelach, gdzie płaci się od godziny. I knajpach, gdzie pod nogą skorupy ostryk trociny. Uliczki, co się ciągną jak nudna dysputa, w której adwersarz udaje, że słucha. Po to, by cię przygwoździć, gdy zapyta o... Nie pytaj, o co zapyta. Chodźmy, przed nami wizyta. Dosyć tajemniczo to brzmi, jak słyszycie. Jest chyba Johnny. Udało mi się. Będę żył. Miałeś dobry plan, przyznaję. Byłeś moim przekleństwem i koszmarem, ale jedną rzecz ci zawdzięczam. Stając się z dnia na dzień Johnnym Silverhandem, słyszałem dźwięk pękających barier. Teraz już nic mnie nie ogranicza. I co? Zdecydowałeś już, co z nami będzie? Pogadajmy może najpierw z Alt. Na razie chcę pogadać z Alt. Gdzie ona jest? Jeszcze się nie zorientowałeś? O co chodzi? Alt już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłeś się do Mikoshi, wysmażyła cię Soulkillerem. Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Nie jestem jego dziewczyną. Cześć, Alt. Skoro wyrywanie duszy mamy już za sobą, to co teraz? Obecnie trwa sprawdzanie sumy kontrolnej. Eliminuje błędy kopiowania engramów. A to znaczy, że jestem konstruktem? To znaczy, że przeszedłeś tą samą drogę, co ja. Zostaw jeszcze transfer do mózgu idioty. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, tutaj się wyprawia. Czekaj, chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soulkillera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułeś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój engram. Z engramu nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez nadpisywanie Johnego, ale stopień integralności jest wysoki. I jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu V. Jak na czystą tablicę. Nadal zamierzacie zniszczyć Mikoshi? Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkimi uwięzionymi? Zabiorę ich ze sobą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. No więc to już koniec. Czyli to już naprawdę koniec. Dotrzymałaś swojej obietnicy. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Alt? Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki, neurony zaatakowane przez system immunologiczny. O co chodzi? Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Dogadaliście się za moimi plecami. Od początku chcieliście mnie wykończyć. Nie bądź śmieszny.
Ty podstępny skurwysynu, wbiłeś mi nóż w plecy. Odwlekałeś ten moment i patrzyłeś jak konon, bo wiedziałeś, że w końcu mnie wygryziesz. Udam, że tego nie słyszałem. Jedno pytanie. Czy ciało odrzuci również konstrukt Johnego? Nie. To teraz jego ciało. Alt. Wystarczy. Muszę pogadać z V. Pogadajmy. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. Mam już dość wszystkiego. A ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze sobą, a ty dostajesz ciało. Gdzie cię zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Jak tam jest? Za Blackwall? Ponoć, jeśli nie oszaleję, to nikt mi tam nie będzie zawracał dupy. A nie możesz pozostać konstruktem, dopóki nie znajdziemy innego rozwiązania. Inne rozwiązanie zawsze będzie wymagało dogadania się z Arasaką. Lepiej umrzeć, niż stać się cieniem w cyfrowych zaświatach. Wolny od ograniczeń ciała. Z dala od spraw ludzi. Spoglądasz na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Jeszcze niedawno krwawiłem. Czułem na twarzy bryzy od oceanu. Zostałyby mi tylko bloknące z czasem wspomnienia. Ty już nie pamiętasz, jak to jest. Więc wróć do życia. Chociażby na pół roku. Wydawało mi się, że nie warto kurczowo trzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Mylisz się. Cyfrowe światło z Zablekwola daje przynajmniej nadzieję. Obojętnie, czy to płomienie piekła niebieska. Światłość to jedynie sposób, w jaki Engram interpretuje kod. Zawsze to jakaś obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją, ale nadal głęboko w nas tkwi zwierzę. Trudno zagłuszyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej, ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Naprawdę nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Miałem na myśli... Sam nie wiem... Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszedłeś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnię. No co radzisz zrobić? Alt, co zrobiłabyś na moim miejscu? Powinieneś odejść razem ze mną. Co by mnie tam spotkało? Stałbym się kimś takim jak ty. Ja byłam netranerką. Wiedziałam, jak przetrwać. Nie wiem, co będzie z tobą. Przestrzeń za Blackwallem jest pełna niebezpieczeństw. Jednak lepiej zostać wymazanym jako wolny duch, niż umrzeć w konającym ciele. Nie, spełni się twój koszmar. Obojętnie, co cię czeka, przestaniesz być tym, kim jesteś. A ty? Ja wykonałem pierwszy krok dawno temu, gdy stałem się konstruktem. Będzie mi łatwiej. Oj, powiem wam, że chyba wybiorę tą opcję. Nawet jeśli to tylko będzie pół roku, to zawsze będę mógł je spędzić z panem, jak najlepiej tylko będę potrafił. Pamiętasz, jak powiedziałem ci, że chciałem, żebyś dostał ciało? Ja nie potrafię zrezygnować z życia. Przykro mi. Czyli jak widzicie, możemy wejść do czarnej studni i wrócić do ciała. Zróbmy tak.
Szkoda mi troszkę Johnego. Żegnaj. Walcz do końca. Ale myślę, że to zrozumie. A straty przekraczają budżet całkiem sporych państw. No i dobrze. Arasako, jak się czujesz na kolanach? Czy to auto... Nie martwcie się, żaracz. Panam? Chyba tak. W naszym cudownym Night City się nie zmieni. Żyjecie w pyle i chromie i w pyle i chromie umrzecie. A teraz mam dla was... Siądźmy. Jest taka, że od południa zbliża się burza piaskowa. Jest i Panam, proszę bardzo. Ale dobrze jest tu wrócić. Pamiętam te tamy. Nasze początki. Nie mogłam wtedy zdecydować, co o tobie myśleć. To co wtedy myślałaś? Opowiadaj. To co wtedy o mnie myślałaś? Zastanawiałam się, czy jesteś jak ja. Czy masz sobie do udowodnienia coś kurewsko ważnego? Miałem. Mieliśmy. Idę o zakład, że wtedy nie spodziewałaś się, jak to się skończy. Żebyś wiedział. Night City nas nieźle poturbowało, co? Zobaczysz. Niedługo będziemy grzać tyłki w Arizonie i zapomnimy o tym wszystkim. Czas i dystans. Tego teraz potrzebujemy. Popatrz tylko na to miasto. Gdzieś tam sukinsyny z Arasaki próbują zrozumieć, czemu stracili wszystko. W końcu zrozumieją. Ale nas już tu nie będzie, co? Cieszę się naprawdę, że jesteśmy tutaj ponownie w tym samym miejscu, gdzie się poznawaliśmy. No i najważniejsze, że razem. Szczęśliwi, przynajmniej ja jestem szczęśliwy. Powinienem zrobić to dawno temu. Spojrzeć na to miasto z dystansu. Miasto marzeń. Chętnie urwałabym ja jakomuś, kto to wymyślił. Panam, wiesz, o tym wszystkim w Mikoshi cieszę się, że dotarliśmy tu razem. I razem stąd wyjedziemy. Pożegnaj się z Night City. Już go nie zobaczymy. Im szybciej zapomnę o Night City, tym lepiej. To miasto jest niezłe w składaniu fałszywych obietnic, co? Masz szczęście, jeśli zorientujesz się, zanim stracisz wszystko. No to może znikniemy stąd, zanim będzie za późno? Tak właśnie będzie. Czas odrobić straty. Kurwa, Vi, znowu krwawisz. To tylko krew, Panam. Nic więcej. Vi, obiecaj mi, że na południu od razu skorzystasz z naszych kontaktów. Naprawimy ci tę głowę. Nie zniknę, obiecuję. Jeszcze będziesz miała mnie dość. Wiesz, co mi kiedyś Sol powiedział? Że tylko w jednym momencie człowiek jest naprawdę wolny. Gdy wie, że nie ma już nic do stracenia. No to tak spędzimy następne miesiące. Jakbyśmy nie mieli niczego do stracenia. No co z naszym planem? Wszystko ustalone? Tak swoją drogą. Co z naszym planem? Wszystko potwierdzone. Za chwilę spotykamy się z naszymi, zgarniamy sprzęt i jedziemy na południe. To będzie przejebanie trudna akcja, ale jak nic się nie spierdoli, za kilka godzin przekroczymy granicę. Dobra, w takim razie spadamy stąd. Wynośmy się stąd. Jasne. Ale Vi... Spójrz na to miasto ostatni raz. Gdybyś tego potrzebował, zaczekam w samochodzie. Zrobiliśmy już, moi drodzy, w tym mieście wszystko, co było do zrobienia. Ja jestem spełniony. I z jednej strony możemy to miasto nienawidzić, ale z drugiej strony jest, jakby nie patrzeć, przepiękne. Ogrom tego miasta jest czymś cudownym. Jedna z największych zalet tej gry.
zaraz po fabule. Na razie, Night City. To by było na tyle. Dobra, wejdźmy do auta i spadajmy stąd. Hanako nie żyje. Pośród krwi. Oj, przerwało nam. Dość tego pierdolenia. Nie. To pana wyłączyła. Dobrze zrobiła w sumie. Nie ma co już tutaj rozmyślać. Zaczynamy nowe życie. Większość naszych jest już po drugiej stronie. Będą na nas czekać. A fantazm Mikoshi? Gdybyśmy chociaż zbliżyli się do bramek z tym sprzętem, rozpierdoliliby nas bez ostrzeżenia. Sprawdziliśmy to. Arasaka obstawiła wszystkie punkty graniczne. Ale mamy inny plan. Właśnie sobie zdałem sprawę, że kolejny raz okradam Arasakę. Nie martw się. Tym razem przemkniemy tym sukinsynom koło nosa. Musi się udać. W końcu nowe początki kosztują. Żebyś wiedział... Ale za jednym w Night City to będę tęsknić. Za czym? Za żarciem. Za tajem na siódmej w Haywood, pierogami w dokach i... Serio? Pojeździsz z nami, trochę to zrozumiesz. W ogóle pierogi to chyba taka typowo polska potrawa, nie? I nawet z tego co wiem, gdzieś jakieś są smaczki związane z tym w grze. Niestety nie udało mi się tam dotrzeć. Ale dobra. No, wybierzmy opcję numer 3. Właśnie sobie zdałem sprawę, że wszystko, za czym mógłbym tęsknić, zabrałem ze sobą. Ty to masz gadane, ja pierdolę. Ale działa. Hej, powiedz, że działa. Działa, działa jak cholera. Teraz jesteś ze mną. I poradzimy sobie z tym kurestwem w twojej głowie, wiesz? Wiem. Balam, dziewczyno. Uciekasz z Night City, czy jedziesz do babci na podwieczorek? Dodaj gazu, bo cię ta burza zastanie. Bal się. Mitch! Hej! Cześć, Vi. Dobrze cię słyszeć, stary. Jak tam? Już prawie wszystko gra. Jeszcze z miesiąc i będę jak nowy. Mówiłem wam, że dam radę. Ale nie gadaj, Mitch, tuż po Mikoshi taki pewny siebie nie byłeś. Nikt z nas nie był. Przeleżał kilka tygodni w łóżku jak warzywo. Gdyby nie to, że mu na wojnie zahartowali synapsy w tych pancerach, to by wykitował. Uratowałeś nam wszystkim tyłki wtedy. Szkoda, że Sola nie ma z nami. I Teddy'ego. I Bobiego. I Skorpiona. Nakopaliby cię do dupy po tym numerze z pancerem. Potem by cię tak wyściskali, żebyś się pożygał. Wiem, pana. Wiem. Dzięki nim mamy szansę na nowy początek. Nie spierdolimy tego. Dobrze, że jedziesz z nami. Widzimy się na miejscu. Czuję ozon. Nawet przez klimę. To ta burza. Jest blisko. Mamy chwilę tutaj wolnego, tak więc chciałem powiedzieć, że kurczę wierzyłem w umiejętności Mitcha. Naprawdę jest przekocurem i cieszę się, że chociaż jemu, nie, z tej całej tutaj czwórki udało się ujść z życiem. Dobra, jesteśmy na miejscu. No w końcu. No ale dobra, jesteśmy na szczęście na miejscu. Przynajmniej jest to jakiś przystanek, nie? Jakby nie patrzeć. Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś?
Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem? Tak, wszystko jest git. Jak już będziesz gotowy, to nas złap. Ustalimy co i jak. Dobra, moi drodzy. Tak, więc wysiadamy z auta. I co my tu możemy zrobić? Możemy pogadać z Mitchem i z panem o planie. No czekajcie, dajmy im tutaj dojść do miejsca docelowego. Potrzebujecie pomocy z przygotowaniami? Nie, wszystko spakowane i gotowe do drogi. Czekaliśmy tylko na ciebie. Dobra, to przejdźmy jeszcze raz przez plan. Oficjalne przejścia odpadają, to już wiesz, nie? Dlatego użyjemy starego tunelu przemytniczego. Jest niedaleko muru. Zaraz, mówisz o jednym z tych słynnych tuneli Aldecaldos? Aha, ten jest jednym z najstarszych, wykopany tuż po pierwszej wojnie. Aldecaldos przestali z niego korzystać lata temu. Dostaliśmy cynk, że Night Corp go odkrył i zaczął monitorować ruch w tamtej okolicy. Zeskanowaliście teren? Na pewno tunel nie jest zasypany? Nie. Wystarczy, że wytrzyma w trakcie naszego przejazdu. Potem niech się zapada. My tu już i tak nie wrócimy. Tunel to niezły pomysł, ale najpierw musimy do niego dotrzeć. Co z ochroną wzdłuż całej granicy? Przecież oni tamtą okolicę mają naszpikowaną techę. Drony na stałych patrolach, może nawet coś cięższego. Nie martw się, to też już obczailiśmy. Karol i Cassidy zadbają o to, żeby korposi nie siedli nam na ogonie. I nikt nas nie odkryje? Prędzej czy później Straż Graniczna ogarnie się, że coś tu nie gra. Ale wtedy my już będziemy bardzo daleko stąd. Poza tym mamy szczęście z tą burzą. Powinna zatrzeć nasze ślady. Trzeba czegoś więcej niż burzę, żeby korposi nam odpuścili. Będą mieć większe zmartwienia niż my. A nawet jeśli, niech próbują nas dorwać. Szybko tego pożałują. Dobra, a jak już przejedziemy na drugą stronę? Dołączymy do reszty naszych w punkcie zbiórki. Stamtąd ruszamy dalej w stronę Tucson. A tamto my będziemy dyktować warunki, co? Znamy te drogi jak własną kieszeń. I mamy w Arizonie parę starych długów wdzięczności do odebrania. Wygląda na to, że nawet jakbym chciał się martwić, to nie mam czym. Od dziś nie wszystko jest na twojej głowie. Przyzwyczaisz się. To miłe uczucie. Wygląda na to, że teraz ja mam wobec was dług wdzięczności. Oj, weź już nie pierdol. Jedziemy na tym samym wózku. Poza tym dzięki tobie zajebaliśmy Arasace tyle sprzętu, że można by zbudować lotniskowiec. Na liście poszukiwanych żywych lub martwych jesteśmy tuż za tobą. Dobra, ruchy, ruchy, bo nas tu ta burza zostanie. Dobra, wsiadamy do naszego... Kurczę, nawet powiedziałbym ulubionego chyba pojazdu, latającego. Ich nie ma zbyt wielu, więc mogę tak powiedzieć. Jesteśmy gotowi. Ruszamy za wami, pana. Wszystko gra? To podpinaj się i spierdalamy stąd. Dobra. Podpinamy się, moi drodzy. I lecimy. Zaczniesz tę wyprawę jak na nomadę przystało, czyli za kierownicą. Jedź prosto, omijaj większe dziury i nie pochłup resztę naszych. Ja ogarnę nitro. Mieszanka idzie wprost do cylindrów. Bez ręcznego synchro mogłoby nas wyjebać w powietrze. A tego wolelibyśmy uniknąć. Ja pierdolę, właśnie sobie to uzmysłowiłam. Co? Ten mur graniczy. Kiedy byłam mała, oczywiście jeszcze nie istniał. Ale i tak czułam, że północ to miejsce, gdzie wszystko jest inne. Ludzie czeka mnie świetlana, kurwa, przyszłość. A gdy już wylądowałaś po drugiej stronie i nic się nie zmieniło, pomyślałaś, że wszystko zmieni się w Night City. Znam to uczucie. Co? Znasz też inne opowieści. A teraz patrz. Wracam. Wracam, kurwa, do punktu wyjścia? Nie. Tam, po drugiej stronie, może jest ta sama przestrzeń. Ale ty jesteś zupełnie inna. Wierz mi. W sumie rację. Ale ciebie. I resztę tych patałachów. Powiem wam, że
Jestem tak wewnętrznie szczęśliwy, że udało się to wszystko w taki oto sposób zakończyć. Wprawdzie szkoda mi troszeczkę Johnego. Od dawna. No to dawaj. Ostatnia prosta. Ale myślę, że doskonale nas rozumie. Mieliśmy naprawdę świetne relacje z nim. Wydaje mi się, że poniekąd chciał tego naszego szczęścia. Karol, Cassidy, ruszajcie. Jadę na zachód. Włączam zagłuszanie. Zauważyłem mnie, odbijam na wschód. Zdajemy je z was. Powodzenia, dzieciaki. Widzimy się po drugiej stronie. Nitro gotowe. Pożegnaj się z Nancy. Ostatnia szansa. Nie mam już temu miastu nic do powiedzenia. Odpalaj. Stery są twoje. No to jazda. Masz co chciałeś. Nowy początek. Nie zwalniaj pana. Jeszcze nie. Wisiorek od Misty. No ale już chyba nie ma co wspominać, nie? Przed nami nowe życie u boku świetnej kobiety. Wyrzuć to. Nawet nie spodziewałem się, że to może się tak dobrze dla nas skończyć i szczerze liczę na to, że spędzimy z panem długie lata. Jest dobrze, panem. Jedziemy do domu. Jak tam życie na pustkowiach? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Pamiętaj, żeby się regularnie serwisować, bo jak piach ci wejdzie pod izolację, to mogiła. Oczywiście na Badlandach łatwiej o czterogwiazdkowy hotel niż o porządnego Reapera. Więc może po prostu wpadnij, jak będziesz w Night City, no? Myślę, że jako stały klient możesz liczyć na jakiś mały upust. Do następnego. Czyli teraz co? Będą jakieś wstawki od naszych najbliższych? Hej, Vi. Dawno nie gadaliśmy. Co u ciebie słychać? Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. A tak na serio, dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj.
uciekaj, gdzie pieprz rośnie. A jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. Teraz możemy pić. Trzymaj się, chłopak. Jak już robota wykonana. W ogóle fajnie takie wstawki zobaczyć. Hej, V. Jednak nie dam rady dzisiaj wrócić do obozu. W naszą stronę idzie burza piaskowa. Musimy się gdzieś zabunkrować. Słuchaj, ja wiem, że to już któryś raz, że mieliśmy plany i tak dalej. Ciężka sprawa to całe bycie szefem, wiesz? Cięższe niż myślałam. Ale no, mam ciebie. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy, ile ci... Muszę kończyć. Do zobaczenia, Vi. Hej, Vi. Ta akcja. Wow, jeszcze mi krew huczy w skroniach. Zgraja nomadów kontra Arasaka. To się nie miało prawa udać. Byłem pewien, że nas wyniosą nogami do przodu, ale daliśmy radę. Wiesz czemu? Bo ty byłeś za kierownicą, Vi. Największy wariat od Pacyfiku po Apalachy. Nie wiem, co teraz zrobisz, co zamierzasz, ale pamiętaj, zawsze pójdziemy za tobą w ogień, bracie. Trzymaj się, Vi. Do następnego. Ale miło jest takie rzeczy słyszeć, kurczę. Odnoszę takie wrażenie, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Rok z tej strony chce skrzynka. Może nawet lepiej. Vi, chciałabym, żebyś przekazał Johnemu wiadomość, a właściwie to dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie, że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Ktoś jeszcze? Kerry! O, proszę bardzo. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta Datatermu niż do ciebie. Co to ja... Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie... No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak będziesz mógł. Pa. Trzymam kciuki za ciebie, Kerry. Też spędziliśmy wspólnie sporo chwil. Hej, Vi. Jest sprawa. Chłopaki z 5. okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Uszedł nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. W dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Co zrobiłeś dla mnie i dla Rendiego. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Vi. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Akurat wątku z Riverem wam nie pokazywałem. Był taki bardzo mocno poboczny, ale pomagałem mu w kilku sprawach. Hej, Vi. Jefferson Perales z tej strony. Wiesz, burmistrz Night City. Dzwonię do ciebie w ramach programu walki z bezrobociem. Co byś powiedział na posadę szefa mojej ochrony? Jak wiesz, nie ma wielu ludzi, którym mógłbym zaufać. W przyszłym tygodniu ogłoszę plan podniesienia podatku miejskiego, więc spodziewam się kłopotów. Wynagrodzenie do ustalenia, ale możesz być pewien, że nie będę skąpić. Do usłyszenia, Vi. Słuchaj, zastanawiałam się, co u ciebie słuchać, więc postawiłam szybko tarota. Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widzieliśmy, byłam ciekawa, no i jakoś tak... I wiesz, co wyciągnęłam? Powóz, kochanków i słońce. Wygląda na to, że czeka cię na Badlandach dobre życie. Powodzenia, Vi. Ciesz się wolnością. Czy
jeśli na to wychodzi, że to już koniec, powiem wam, że jestem zafascynowany przede wszystkim światem tej gry, ogromem tego świata, możliwościami technologicznymi, jakie dzisiejsze sprzęty nam oferują. Te miasto naprawdę jest przeogromne, jak tak spojrzymy z dołu w górę, jak te wszystkie wieżowce tutaj wbijają się w niebo, no coś cudownego. Klimat tej gry jest niesamowity, fabularnie też naprawdę jest to wysoki poziom, chociaż no mówię, troszeczkę brakuje mi tej zawartości. Fajnie, gdyby tego kontentu fabularnego było jeszcze więcej, tak z dwa razy więcej. Na pewno też na plus zasługuje moim zdaniem zakończenie, które mnie bardzo mocno satysfakcjonuje. Ja wiem, że tych zakończeń jest kilka, natomiast wiele gier ma takie nijakie zakończenia. Tutaj naprawdę zakończyło się to lepiej, niż mogłem sobie to wyobrazić. No chyba lepiej byłoby tylko, kiedyby John mógł tutaj razem z nami cieszyć się życiem Jackie, ale no trzeba czasami postaci pewne uśmiercać, nie może być tak, słuchajcie, wszystko kolorowe. Niestety bardzo tutaj psuje te całe wrażenie masa bugów, masa gliczy, ale to mówię, trzeba poczekać, aż wszystko zostanie załatane. Nie ma co się śpieszyć moim zdaniem z zakupem, lepiej poczekać i pograć sobie w grę, która jest już dopracowana do perfekcji. Ja myślę, że za pół roku gra zostanie naprawiona. Pomijam już oczywiście wersję na PS4 czy Xbox One, mówię o tych wersjach podstawowych, bo dla mnie to jest troszeczkę plucie w twarz graczom, wypuszczając taką naprawdę, no po prostu wczesną wersję gry na te konsole. No ale cóż, no to są decyzje CD Projektu. My nie mamy na to większego wpływu. Zrobili tak, a nie inaczej. Na pewno tego żałują, na pewno mają spore problemy z tym związane i na pewno też stracili mocno zaufanie graczy, które było na olbrzymim poziomie w związku z Wiedźminem 3. I właśnie to olbrzymie tutaj zaufanie, ten olbrzymi hype na grę, marketing, który był przeogromny, sprawił, że no wiele osób może czuć się zawiedzonych. Ja miło wspominać będę tą grę, chociaż no na pewno z tyłu głowy będę miał te wszystkie tutaj bolączki, jak niemożliwość przejścia jakiejś misji przez bugi. No ale mam nadzieję, że te wspomnienia wyparują jak najszybciej z mojej głowy, a zostaną tylko te miłe. Na pewno też będę chciał wam pokazywać jakieś dodatki, które się tutaj do gry pojawią, tak więc subskrybujcie mój kanał, jeśli nie chcecie tego przegapić. Jak tylko coś się nowego pojawi, jakaś nowa zawartość, sprawdzimy sobie ją, bo mówię, troszeczkę mi tej gry mało. Dajcie też koniecznie znać, co wy sądzicie na temat Cyberpunka. Nie bójcie się krytykować, piszcie śmiało, co sądzicie o grze, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Dajcie też znać, jak wam się podobało moje prowadzenie serii. Pewno też poczytam sobie komentarze na ten temat, abym wiedział, co w przyszłych seriach poprawić. No i co? Z tego miejsca żegnam się z wami, chociaż jak mówiłem, na pewno pokażę wam jeszcze alternatywne zakończenia za jakiś czas. No i pewnie słyszymy się w DLC-kach, tak więc naprawdę dziękuję wam z całego serducha, że spędziliście ten czas wspólnie ze mną, oglądając serię na kanale. No i słyszymy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia. Cześć!